przy okazji, że jak gołąbki latają, przygotuję im miksturkę warzywną dzisiaj. Burak czerwony, buraczek czerwony i marchewka. To zetrę na tarce. Dodam później troszeczkę zboża do tego i jestem pewien, że będą wcinać, aż będzie szumiało. Oczywiście podam to po karmie głównej, którą dam, ale daję im troszeczkę mniej karmy, żeby tego troszeczkę pojadło. Samego skrobania nie będę nagrywał, nagram później, jak już będzie gotowe. Marchewka skrobana, takie wióreczki. I teraz zabieram się jeszcze za buraczek czerwony. Wygląda to mniej więcej tak. Wymieszamy to, nie wiem czy jeszcze buraka, może jednego. Wkroję, bo zawsze mi takie bardzo czerwone wychodziło. Dzisiaj troszeczkę więcej marchewki dałem. Ale nic to. Teraz to wymieszamy. Dodam do tego jeszcze troszeczkę zboża, jak powiedziałem. Bardzo mało. I troszeczkę orzeszków takich pokruszonych. A to po to, żeby z większym smakiem sobie w tym wszystkim przebierały i żeby lepiej to zjadły. Także, no nie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobrze, teraz idę jeszcze dodać zboża i orzeszków. Teraz kwestia witaminek. Robię to bardzo prosto. Jęczmienia. Troszeczkę orzeszków. Tak one wyglądają. I to wszystko zamieszam. No już mieszania nie będę pokazywał, bo to trzeba jednak dwóch rąk użyć. Pokażę, jak im jeszcze wsypię do karmnika. Zobaczymy, jak to będą jadły. Tak, mikstura wygląda mniej więcej tak. Zaraz im ją podamy. Coś od wilgoci, od tych ciągłych opadów. Drzwi mi się naprężyły. Zobaczymy, jak to będą jadły. Jest oczywiście na początku będą wydłubywały trochę zboża. Albo też wszystkie, całe zboże. Ale później buraczki będą wpylały aż szum. Proszę bardzo, tak moje gołąbki zajadają te rzeczy. Podaję im to mniej więcej co 3 dni. Właściwie 3 razy w tygodniu, o, w ten sposób. Czyli częściej niż co 3 dni. Wyglądają później jak nieboskie stworzenia, to znaczy są tak czerwone, tak mają czerwone pyski i szyje, że masakra, no ale jak widać służy im to. To co im dałem na pewno zniknie, myślę, że w ciągu pół godziny i tego już nie będzie. A później im zrobię kąpiel. Jako, że pada od 2 tygodni, kąpieli nie miały praktycznie, tylko to, co zmokły na deszczu, to zrobię im dzisiaj kąpiel. Na kolację oczywiście futru dostaną więcej. Teraz dostały mniej troszeczkę, żeby właśnie lepiej wcinały mi te buraczki. No i tak to wygląda właśnie. Dobra, kończę.